Więc to jest takie... To są te scenki, które zobaczycie, to nie są żadne gotowe scenki oczywiście, tylko... Work in progress. Oczywiście, ale tak nie, tak naprawdę to jest gimnastyka. I to jest wszystko, co się tutaj dzieje, głównie służy gimnastyce. I jakby tak na to patrzcie. I to są raczej pozaznaczane kierunki. To nie ma chyba żadnego gotowca. To są pozaznaczane kierunki pracy i tyle. No to dziękuję. Dlaczego kruk jest podobny do biurka? Myślę, że potrafiłabym na to odpowiedzieć. Tak? No to wydaje ci się, że znasz na to odpowiedź? Oczywiście. No to powiedz to, co masz na myśli. Jaki to dzień miesiąca? Czwarty.
później się odwadzi. Mówiłem ci, że smarowanie go masłem źle się skończy. Masło było świeżutkie. O, ten. Ale musiały się dostać okruchy. Masło było naprawdę świeżutkie! Czy już rozwiązałaś naszą zagadkę? Nie poddaję się, więc jaka jest odpowiedź? W takim razie moglibyście zrobić ze swoim czasem coś lepszego, niż zadawać głupie zagadki, na które nie ma odpowiedzi. Gdybyś znała czas tak dobrze, jak ja go znam, nie mówiłabyś, że on jest nasz. On jest tylko swój własny. Być może. Są sposoby zabijania czasu. Na przykład lekcja gry na fortepianie. A no właśnie. To wszystko wyjaśnia. Czas nie lubi, żeby go zabijać. Gdybyś była z nim w lepszych stosunkach, zrobiłby dla siebie z zegarkiem i prawie wszystko. Na przykład byłaby 5 rano, czas na rozpoczęcie lekcji. Ja gdybyś szepnęła, bym to słowo a to w bliżej kręcą. Jest pół do drugiej, obiad! Chodź pisać! Być może, ale wtedy jeszcze nie miałabym apetytu! Tylko. I ty się tak urządzasz? Ja? Skądże pokłóciliśmy się z nim w marcu? Cóż przedtem za nim on oszalał? Królowa kiedy wydała wielki bankiet, na którym ja miałem śpiewać? Migo! Migo mały kat! Panisz niego dość! Powiesz tej uszu! Niech! Opowiedz nam bajkę, no! Opowiedz! Bądź tak dobry i opowiedz! Chcemy sobie się dziewczynki! Były sobie się dziewczynki! Kacia, Basia i Jasia! I one mieszkały na dnie studni! Dlaczego na dnie studni? Bo to była studnia z syropem! Nie ma czegoś takiego! Ale ja nie rozumiem, skąd wyciągała ten syrop! Skoro można ze studni z wodą wyciągać wodę, to ze studni z syropem można w syrop! Jak ci się zdaje, Bultasie? Kiedy one były same w tej studni! One się uczyły rysować, rysowały wszystko, wszystko na literę S. Wszystko. Dlaczego na S? Ale to nie! Wszystko na Terezie, słońce stonowe, struska doła, spalić. Widziałeś, że kiedyś ktoś, czy widziałeś, że kiedyś ktoś rysował spanie? Skoro już mnie o to pytasz, nie, nie myślę. Skoro nie myślisz, to nie gadaj! W życiu nie chciałam dłuższego podpieczonka od tego, bo ja nie zobaczyłem. Jezu. Opowiedz mi. Tylko szybko, bo zaśniesz, zanim skończysz. Cicho. Słyszę ją mówi coś o przemoc znowu jasne, nie? Romeo! Czemuż ty jesteś, Romeo? Wyrzecz się ojca i odrzuć nazwisko, jeśli nie chcesz. Powiedz, że mnie kochasz, a ja wyrzeknę się swojego rodu. Przemówić dalej, czy też słuchać dalej. Nazwisko twoje jest mi wrogiem. Romeo! Odrzuć się. A za ten dzień, który nie jest nawet cząstką ciebie, weźmiesz mnie cały. Biorę cię za słowo! Nazwij mnie tylko twoim ukochanym! Ten nowy krzyż przekreślił dawne imię! Czyż to śmiał targnąć pod osłoną nocy moją samotność! Aby odpowiedzieć, musiałbym nazwać siebie, a nie wiem jak. Moje uszy nie spodziewa jeszcze z tych słów swoich ust, a już poznaję głos! To ty Romeo, to ty Monteki! Nie śni mi rąka! Ani jednym, ani drugim! Powiedz mi, skąd się tu wziąłeś i po co? Jak się zdałeś wspiąć temu rogrodu? Czy nie rozumiesz, że jesteś zgubiony, jeśli ktoś z moich krewy cię tu znajdzie? Na górze nie nasz przykład miłości. Dla niej kamienne przegrody są niczym. Zginiesz z ich ręki, jeśli cię spostrzegasz.
strzygął. Bardziej się lękam płodu w twoich oczach. Starczył za pancerz. Jak tu trafiłeś, kto ci wskazał drogę? Miłość. Miłość mnie wsparła zachętą i radą. A ja jej za to życzyłem wzroku. Choć żaden ze mnie nawigator, jednak zaryzykowałbym rejs przez Pacyfik, gdyby na drugim brzegu czekał skarb taki jak ty. To szczęście, że na twarzy mam maskę mroku, bo widziałbyś na niej rumieniec wstydu za to, co słyszał z moich ust. Rada bym wszystko odwołać, przestrzegać form. Po co nam konwenans? Czy ty mnie kochasz? Nie mówisz tak, a ja uwierzę. A jednak przysięgnij, mamie. Romeo, ona najmilszy. Jeśli mnie kochasz, powiedz mi to szczerze. Julia, przysięgam na ten blask księżyca, opruszający srebrem czubki drzew. Nie! Nie przysięgaj, nie stały księżyc, który się zmienia od pełni do nowiu, bo twoja miłość podobnie zmaleje. Na co ty sprzysiąc? Nie przysięgaj wcale. Albo przysięgnij na samego siebie, na Boga mojej prywatnej religii. Wtedy uwierzę. Jeśli moja miłość... Nie! Choć mi z tobą dobrze. Nie miłe mi to mocne ślubowanie. Zbyt jest pospieszne, nierozważne, nagle. Jak błyskawica, która znika z nieba, zanim się zdążysz powiedzieć, błysnęło. Dobranoc, miły. Oby pąk miłości, ogrzany słońca opiekuńczym tchnieniem, rozkwitł przy naszym następnym spotkaniu. A więc mam odejść ze swoim pragnieniem? A czegoż pragniesz? Abyś moje ślub odwzajemniła przysięgą miłości. Dałam ci słowo, zanim zażądałeś. Chciałabym teraz, żebyś mnie zwrócił. Chcesz cofnąć słowo? Dlaczego? Najdroższe! Ty kszczodra i dać ci je znowu! Już idę! Romeo. Julia? Bądź mi wierny. Zostań tu jeszcze chwilę. Romeo? Julia. A nie pamiętam, po co cię wołałam. Poczekam tutaj aż sobie. Ty zatem teraz oczekasz zdolna, tylko do myśli, że mi z tobą dobrze. Ja wciąż będę czekał, byś głębiej zapomniała. Ja bym sam zapomniał, że mógłbym żyć gdzie indziej niż przy tobie. Jeżeli profanuję nazbyt szorstką dłonią świątynię twoich dłoni, że to jest olbrzymi. Uskład go żule para, który się płonie z poczucia winy, jak dwa nieśmiali w grzechu. Nie, nie ma w tym grzechu, gdy dłoni inna dłoń ze czcią dotknie lub nawet ją trzyma. Są święci, przed którymi tłum wiernych się kłoni i nie szkodzi, gdy rąk dotknie dłoń pielgrzyma. Święci ust nie mają, tak jak ich jest grzymi? Usta są potrzebne, aby wznosić modły. No, niech tych ust ustami dotknę spragnionymi. Jak z nim zaczerpnie, już nie wręczę. Pierwszy krok musi zrobić grzesznik, a nie święty. Nie ruszaj się więc, zanim kroku nie postąpi, niech ust twoich dotknięcia z moich ust grzech zdejmie. Lecz teraz ja mam na ustach grzech z twoich ust zdjęty. Te rozgrzeszenia również nie poskąpię. Oddaj mi go z powrotem. Bardzo to uprzejmie. Dziękuję. Thank you.
Chodźcie, właśnie.